Dzień dobry, moi drogie koziorożce. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam, słuchajcie, do czytania na kwiecień. Kochani, talie są jasne, także nie dostaniecie oczopląsu, mam nadzieję. Słuchajcie, zapraszam również do wersji dodatkowej, gdzie zajmujemy się tylko i wyłącznie kwestiami miłości. Sprawdzamy kwestie singli, bliźniaczych płomieni, informacje dla osób, które są w takiej relacji z przerywnikiem, tak to nazwijmy, a później robimy rozkład miłosny, ale będzie to inny rozkład niż w czytaniu wiosennym. A teraz już tutaj zaczynamy YouTube'owy rozkładzik dla Was. Tutaj miłość też omawiamy, tylko że tam jakby w opisie filmu znajdziecie link do wersji takiej dedykowanej tylko i wyłącznie sprawom miłości. No dobra, no obfitość, i to by się zgadzało z Waszym czytaniem wiosennym, bo tam moim zdaniem też jakby kwestia będzie spokojnego przepływu materii. Chodzi o to, żeby mieć maksymalnie, jakby to powiedzieć, najwyższe możliwe oczekiwania. Żeby się nie ograniczać, jeśli chodzi o oczekiwania. Jak sprawy ułożą się, jeśli chodzi o Waszą obfitość w kwietniu. I teraz tak, obfitość to nie zawsze są pieniądze sensu stricte, to jest całokształt, prawda? Dla mnie to jest trochę taka energia 10 monet, gdzie tutaj mamy wszystko to, co sprawia, że czujemy, że zbudowaliśmy w naszym życiu solidne fundamenty. Okay? Że jest pełna harmonia z otoczeniem, że te relacje, które są w naszym życiu, one są stabilne, one są godne zaufania. Więc tutaj bym się nie skupiała tylko i wyłącznie na kwestiach materii, ale na całokształcie, bo to jest bezpieczeństwo i po prostu dobre, szczęśliwe życie. I co do tego, drogi koziorożcu, masz absolutnie prawo i powinieneś oczekiwać jak najlepszych rozwiązań. Dobra, zaczynamy. Temat przewodni dla Was, cztery miecze. Temat przewodni, cztery miecze, tutaj jest uleczenie, wyzdrowienie, gotowość do tego, żeby podjąć jakąś decyzję być może, bo tutaj obok Wy, król monet. Pamiętajmy, że przed czwóreczką mieczy były trzy miecze, czyli ewidentnie rozczarowanie, tak? Duchowa rozterka, zranione serce, jakaś nieprzyjemna komunikacja, no cierpienie, które mogło Cię dotknąć lub mogło zostać przez Ciebie zadane komuś. I teraz te cztery miecze mówią, że dobrze jest sobie zrobić przerwę ogólnie, szczególnie po okresie takim pełnym wyzwań i znaleźć swoją przestrzeń, w którym będziesz w stanie znaleźć rozwiązania jakichś problemów, jakiś głębszy sens w tym, co się dzieje. I może to dotyczy pracy, i może to dotyczy finansów, i może to dotyczy domu. Więc to jest dla Ciebie jakby takie przesłanie na kwiecień, żebyś pamiętał, drogi koziorożcu, że ten czas w samotności, spędzanie czasu na regeneracji, na przemyśliwanie spraw, wycofanie się z chaosu świata, tak to określę, może Ci sprzyjać. Okay? Dobra, zobaczmy, co Was opuszcza. Osiem mieczy. Bardzo dobrze. No tu jest strach. Tu jest strach, który absolutnie do niczego nie prowadzi. Tu jest lęk, tu jest nie mogę znaleźć jakby wyjścia z sytuacji, tu jest, są zmartwienia, tu jest nie wiem co zrobić, w którą stronę, tu są niedomówienia, niejasności jakieś, to za Wami. Tarau. No dobrze. I już. I przy tym jest siódemka mieczy, czyli jakaś niefajna komunikacja. Albo ktoś w stosunku do Was, albo no Wy w stosunku do kogoś i chcecie być może już wyjaśnić tę sprawę, bo tu jest na szczęście progres z siódemki do ósemki. Pamiętajmy, że w siódemce mieczy to mamy taką sytuację z gatunku, nie wiem, czy mi ktoś pomaga, czy przeszkadza. I to blokuje, ale też opuszcza Was może jakiś brak szczerości siebie względem tego, co myślicie i co czujecie naprawdę, bo siedem mieczy mówi, a co Ty czujesz? Co myślisz naprawdę? Bądź szczery ze sobą. Tak? Bo jak będziesz szczery ze sobą, to Ci to pomoże wybronić z jakiejś sytuacji, do której być może teraz widzisz, że nie ma wyjścia. Albo ciężko by było się z kimś dogadać z jakiegoś powodu. A może szczerość będzie tutaj przepustką do tego, żeby się dogadać. No dobra, zobaczmy dalej. Co będzie trwać? No, to jest znowu Wasza bardzo ziemska energia, rycerz monet, czyli jakaś praca taka systematyczna, krok po kroku nad czymś, co jest dla Was ważne, która ma prowadzić do równie ziemskiej energii, byk panna koziorożec tutaj, więc albo jest to praca nad relacją, albo jest to praca nad czymś dla Was ważnym zawodowo, no cóż mogę Wam powiedzieć więcej, jakby nie odkryjemy tu Ameryki absolutnie, uporządkowane sprawy, metodyczne,
skuteczność, taka wydajność w tym, co robimy, ostrożność też, ok? Roztropność, czyli jakby mówimy tylko faktycznie, jeśli mamy coś do powiedzenia. Czegokolwiek dotyczy to zadanie, to nad czym będziesz pracował, co sobie założysz w kwietniu, to wykonasz je, to jest też tutaj ten progres taki ogólnie. Natomiast działanie metodyczne i zgodnie z planem przyniesie jakieś dobre rozwiązanie. A co zawita? Dwa miecze. Dwa miecze przy 10 monetach. No wybór jakiś, decyzje finansowe, związane z rodziną, konieczność podjęcia decyzji w ogóle. Okay? Odnośnie osoby, odnośnie sytuacji jakiejś konkretnej. No tak. Możecie zbierać informacje, może sprzedaż, zakup nieruchomości. Trudno mi, wiecie, no nie wiem, no jakby wiele rzeczy może tutaj być. W każdym razie jest zawita niezdecydowanie w jakiejś kwestii związanej z tym, jak ustabilizować coś w moim życiu, jak zapewnić sobie jeszcze więcej być może bezpieczeństwa, jak się z kimś dogadać, jeśli chodzi w relacje, żebyśmy byli na tym samym, na tej samej stronie, jak to się mówi, jeżeli chcieli tego samego, czyli długoterminowo być może patrzyli na sprawy, jak ustalić solidne fundamenty w tym, w jakimś konkretnym aspekcie materialnym mojego życia, tak żeby przyniosły mi rezultaty, więc tu jest dużo rzeczy, które mogły się by na to złożyć. W każdym razie to ta decyzja tutaj jakby ona przyjdzie, znaczy ta konieczność moim zdaniem podjęcia decyzji, ona przyjdzie. Natomiast słuchajcie, może trzeba będzie z kimś o tym porozmawiać, z kimś, kto dla Was stanowi taki backup, ktoś, kto jest takim wsparciem, możecie się oprzeć o tą osobę, ale ważne jest w ogóle, jak przyjdzie jakiś taki moment rozważenia spraw, żeby zrobić sobie przerwę i znowu, tak? Dowiedzieć się więcej o tym, o sprawie, znaleźć alternatywę, znaleźć rozwiązanie tej trudności być może, bo to jest też jakaś trudność moim zdaniem w takim skoncentrowaniu się na tym, ile jest za odnośnie tej sytuacji, a co jest przeciw. I tutaj moim zdaniem to można było z kimś o tym porozmawiać, z kimś, kto może jest starszy od Was, ma jakiś autorytet, matka, ojciec, wiecie, ktoś, jakiś przyjaciel, taki bardzo dojrzała osoba z Waszego najbliższego otoczenia. Dobra, idziemy dalej. Sprawy zawodowo-finansowe, 6 mieczy, odchodzimy od trudności, widzicie? No i tyle. Czyli jakby, znaczy tyle, ale dla części z Was zmiana pracy, odejście od czegoś niesatysfakcjonującego kompletnie. Tutaj nie było nic interesującego. Była taka ekscytacja, że po prostu ziewało się z nudów. Więc to już jakby, to się kończy. Czyli albo zmieniacie w ogóle pracę, albo zmieniacie coś w tym, co robicie obecnie. Tak? Dopuszczacie jakąś możliwość odblokowania się na coś nowego. Zmianę jakiegoś nie wiem, stanowiska być może, albo coś nowego wpuszczamy w nasze życie, co powoduje, że już nie ma takiej nudy strasznej i uznajemy, że jesteśmy jakby na drodze do tego, żeby było nam przyjemniej, bo przestajemy się już tym martwić. A co blokować będzie? Na co uważać? 3 kielichy. Imprezy w pracy? O matko. Panna też miała 3 kielichy, słuchajcie, pracowe. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam imprezy w pracy w tej chwili jeszcze w ogóle. Znaczy w ogóle to sobie wyobrażam, ale w dzisiejszych czasach, no nie wiem, no to uważajcie na imprezy w pracy. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ale powiedziałabym też uważajcie na taką, na takie trochę zbytnie rozluźnienie w sytuacji zawodowej, okej? Okay? To bym określiła. Zbytnie rozluźnienie, na jakieś spoufalanie się być może, tak? No nie wiem, jakby zwróćcie na to po prostu uwagę. 6 mieczy w każdym bądź razie, to się pokazuje u Was na pozycji pracy i to jest karta brama, to jest ważny moment, to jest drogowskaz dla Was. Ale czasem też przestroga, prawda? Więc to 6 mieczy mówi o tym, że nasze problemy zostały rozwiązane, ale też jakby może być jakieś przytłoczenie, szczególnie przy tej 8 tutaj kielichów. Tą zmianą. Co tam w miłości? Cesarzowa. Matka Ziemi. No, ważna dla Was osoba, kochani. Niewątpliwie.
Przy tym jest rycerz kielichów, czyli warto by było tutaj iść w tę stronę, w tym znaczeniu, że wyrażać swoje zainteresowanie, kurczę, no tak, bo rycerz kielichów to jest, wiecie, ten romantyk, co tam na tym białym koniu teoretycznie gna. Natomiast chodzi o to, żeby w ogóle prowadziło cię serce, drogi koziorożcu. Ponieważ w rycerzu kielichów odnośnie tej sytuacji romantycznej, w obecnej relacji z nową osobą, trudno mi powiedzieć, sami wiecie najlepiej, będziesz promieniał urokiem, tak? I bądź czarujący, roztaczaj swoją atrakcyjność na tę sytuację, na tę osobę, zakochaj się w sobie. Nie, jeśli to jest twój adorator, no to dobrze by było go nie przeoczyć. A czego nie robić? Siedem buław, nie kłócić się, nie być upartym, ostrożnie powiedziałabym, znaczy, jak to się mówi, oceniać sytuację, czy warto się szczypać o coś, angażować w takie sytuacje nerwowe, bronić swojego przekonania, tak, ale do jakiego stopnia? Zajmować stanowisko, tak, ale czy niezbyt mocno z jakąś determinacją? No bo tak, żebyś tutaj, powiedzmy sobie, no czasami się mówi o tej karcie, ostrożnie wybieraj jakby to, o co walczysz i z kim. I to się pokazuje w miłości. Więc może troszkę więcej uległości to dla może kogoś. Dobra, w miłości, jeszcze karta dla was dodatkowa, która mówi, że jeśli nie zrobisz pierwszego kroku, ktoś inny to zrobi, tak? A każda godzina spędzona przed ekranem to godzina samotności. Więc to jeszcze tutaj jakieś dodatkowe przesłanie. Idziemy dalej, słuchajcie. Rozwój własny, co tutaj? A, tu jesteście wy. Tu jesteście wy, bo cztery monety to jest słońce w koziorożcu. No to po prostu ta praktyczność, ta produktywność, tak? Planowanie. I rozwijać, powiedziałabym, to wszystko, co macie już ustabilizowane, to dobrze jest się tego trzymać, bo to zapewnia jakieś tam poczucie bezpieczeństwa, komfortu, ale warto zastanawiać się, jak rozwijać to jeszcze bardziej, jak ewoluować na bazie tego, co tutaj osiągnęliście. I to jest, jeśli chodzi o przesłanie osobiste dla was. A teraz sprawdźmy ostrzeżenie. Trzy monety. To jest pracowe, ja to tak odczytałam. Uwaga na ludzi, z którymi współpracujesz, ale nie dlatego, że mają złe intencje, tylko może zabraknąć im kompetencji. Dobrze się rozpoznaj w środowisku zawodowym. Uwaga na jakieś zaproszenia też do współpracy, po prostu, no krótko mówiąc, sprawdź w sobie wszystko, tak, co tam się za tym, jaka przyszłość wspólna miałaby się za tą okazją, za tą możliwością, za tą propozycją kryć. Powiększaj swój dobrobyt, ale też nie strać z oczu tego, co naprawdę ważne w trakcie drogi do celu. Uważaj na jakiś pracoholizm, być może. Tak. Więc to się pokazało jako ostrzeżenia. A teraz zobaczmy, jakie się pokażą. I co? Nie jest tak oczopląśnie, jak te białe karty się nam pokazały. To jest wskazówka. 9 kielichów. No więc 9 kielichów. To koziorożcu, to jest ta energia, w której Jowisz w rybach, tak? Ale to jest tak energia, w której my chcemy spełnić jakieś swoje życzenie i ono zostaje spełnione. I trochę też zbiegi okoliczności nam pomagają i później po prostu idziemy za ciosem. Ale przede wszystkim jako wskazówka, bo to jest dla mnie karta radości, karta zadowolenia, karta satysfakcji. Więc jako wskazówka to powiedziałabym, no postaw siebie trochę na pierwszym miejscu. Co tobie przyniesie to zadowolenie, tę radość, tę satysfakcję, spełni jakieś swoje życzenie, tak? Bądź też świadomy tego, o co prosisz, gdyż zapewne to dostaniesz. A o tej karcie się kiedyś mawiało, że jest to karta spełnionych życzeń. Bardzo ładnie kończycie dziewiątką kielichów, więc miłe niespodzianki, nieoczekiwane zbiegi okoliczności, coś bardzo jakby ekscytującego, satysfakcjonującego. Dziękuję wam bardzo, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.